Drodzy Państwo, gmina Strałowice ogłosiła przetarg na zakup 20 nowych fabrycznych, niskopodłogowych, niskoemisyjnych autobusów na gaz sprężony CNG. Jest to historyczny moment dla miejskiej komunikacji w naszym mieście, dlatego że wymienimy 100% taboru autobusowego, który jest niezbędny do zapewnienia usług transportowych dla mieszkańców Starachowic każdego dnia. Ten przetarg jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki temu, że gmina Strachowice w ostatnich latach pozyskała rekordowe środki finansowe w ramach dwóch projektów unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na zadania związane z niską emisją, na zadania związane z ekologicznym transportem publicznym. W sumie wartość dwóch ogromnych projektów wyniesie około 90 milionów złotych, z czego około 70 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ten przetarg na zakup autobusów to tylko jedno z wielu zadań, które będziemy w ramach tego wielkiego programu realizować. Chcemy kupić 20 autobusów na gaz CNG, chcemy kupić autobusy, które będą miały długość około 12 metrów. Kończymy w ten sposób dyskusję na temat tego, jakim taborem chcemy w kolejnych latach jeździć. Jest to sprawdzone poprzez natężenie ilości pasażerów, którą obserwujemy w naszych autobusach komunikacji miejskiej. Wiemy, że wszystkie linie pracownicze, wszystkie linie szkolne zawsze są praktycznie w pełni obłożone i to zainteresowanie komunikacją miejską jest duże. Oczywiście w godzinach popołudniowych i w weekendy to zainteresowanie komunikacją miejską spada, natomiast proste stwierdzenie, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby posiadać podwójny tabor w godzinach dopołudniowych i w godzinach popołudniowych, żeby to były autobusy różnej długości i podwójna ilość autobusów. Musimy myśleć tylko i wyłącznie o tym, aby zapewnić komfort pasażerom, ale także, żeby to podejście gminy, podejście w funkcjonowaniu zakładu komunikacji miejskiej w ramach ZEC-u było jak najbardziej ekonomicznie uzasadnione. Czekamy na ofertę od potencjalnych wykonawców w grudniu 2020 roku. Z początkiem 2021 mam nadzieję, że uda nam się wybrać wykonawcę, który będzie miał określony termin i w styczniu 2021 powinien dostarczyć fabrycznie wyprodukowane nowe autobusy do Miejskiego Zakładu Komunikacji na ten teren, na którym się znajdujemy. Równolegle, bo w tej chwili przygotowujemy przetarg na budowę nowej bazy warsztatu, myjni i centrum dyspozytorskiego, które znajdzie się za moimi plecami. Będzie to baza dostosowana do tego taboru, który kupujemy, ale także na początku 2021 roku będziemy wybierali firmę, która wybuduje stację ładowania CNG tu na bazie przy ulicy Radomskiej. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, przede wszystkim mieszkańcom Starachowic, ale także pracownikom spółek miejskich, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Energetyki Cieplnej. Przypominacie sobie zapewne Państwo rok 2016, kiedy spotykałem się z mieszkańcami, spotykałem się z załogami tych spółek, tłumaczyłem konieczność połączenia tych dwóch organizmów, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Energetyki Cieplnej, po to, żeby w kolejnych latach można było pozyskać środki finansowe na modernizację taboru autobusowego, na zagospodarowanie miejskiej przestrzeni, na przebudowę niektórych dróg w ramach środków unijnych. Gdyby nie decyzje, które podjęliśmy wówczas, nie byłoby możliwego pozyskania środków, nie byłoby możliwego przygotowania dokumentacji, nie byłoby możliwego ogłoszenia przetargów, a co za tym idzie realizacji tych projektów. Dlatego wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękuję za zaufanie, dziękuję za to, że przeżyliśmy wiele trudnych chwil w tym momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego, żeby można było realizować te projekty. Miejski Zakład Komunikacji przeszedł niezwykle trudny proces restrukturyzacji. Wielu pracowników poodchodziło na emerytury, część została niestety, ale zwolniona. Ten proces jest już za nami. W tej chwili możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość, że komunikacja miejska w Starachowicach wkroczy na zupełnie inną nową, lepszą fazę rozwoju. Szanowni Państwo, ta inwestycja jest niezwykle potrzebna dla Zakładu Energetyki Cieplnej, dla części tej komunikacyjnej, ze względu na to, że obecny tabor, najnowsze autobusy mają skończone już 10 lat, mają przejechane już ponad 600 tysięcy kilometrów i dochodzą technicznie do swojego, jakbym powiedział, technicznego powoli końca. W związku z tym będziemy mieli na najbliższą dekadę, półtorej dekady możliwość funkcjonowania w sposób niezwykle skuteczny, właściwy, biorąc pod uwagę to, że to jest już
również zasilanie gazem, czyli też je ekologiczne, więc będzie to z efektem dla wszystkich mieszkańców miasta, no jak również i dla spółki. Może tu pan dyrektor jeszcze parę słów. Ja ze swojej strony chciałbym wyrazić wdzięczność ogromną dla pana prezydenta i dla całych urzędników z Urzędu Miasta w związku z ogłoszeniem tego przetargu. Doczekamy roku 2022 do stycznia. Przyjdą wszystkie nowe autobusy i będziemy mieli zupełnie inną jakość świadczonych usług dla mieszkańców. Cała załoga niecierpliwie już czeka na to i wszyscy naprawdę się już, można powiedzieć, bardzo cieszą na ten moment. Dziękuję.